Siema, siema, Motorex DP, sprawdzamy Hondę dzisiaj, czysta. Dla mojego widza. Dobra. Honda, gdzie jest ta Honda? Honda. Czy to jest ta Honda czysta? Mi się wydaje, że chyba tak. Coś nowego? Nie widzę, żeby coś nowego było. Co tu jest? Tu jest Honda. To będzie ta. Honda. Czysta. Podobno Honda czysta. Zobaczymy. Skopki palniemy, czy nie palniemy? Cześć! To jest ta Honda czysta? A słuchaj, wiesz co, mam ją sprawdzić. Odpalisz mi ją? Dobra. To jest właśnie ta. Tak myślałem. Świeżutka z tego co widzę, a odpalimy, zobaczymy jak to chodzi. Wydech jaki tam jest. HM Leo Vinci. Na podnośnik ją postawimy, zobaczymy jak zawieszenie tyłu. Przód zobaczymy. Plagi ok. Sprzęgiełko bardzo ładnie chodzi. Czyli kolega właśnie przesiada się z Chińczyka na Hondę i muszę mu tutaj pomóc w zakupie i mam nadzieję, że to będzie dobry zakup. Okleina to jest tam mało ważna. Co tu jest? Nie wiem, co to jest. Zaraz ci ją odpalimy. W miarę świeża widać. Nie wiem, który to jest rok. Ale wizualnie naprawdę bardzo fajna. No wszystko ładnie, czyste, suchutkie. Widać, że taka zadbana i świeża. Masz tutaj kiwaczka z tyłu. Jeszcze tylko kwestia odpalenia. Jeszcze coś sprawdzę.
Filtr powietrza nawet Ci sprawdzę. Też ładny. Bardzo fajne dojście jest tutaj do filtra powietrza. Masz podnóżki dla pasażera, czyli chyba motocykl zarejestrowany. Zębatki niezużyte. Wiem, że to powinno się na stojaku sprawdzać, ale jak już są jakieś luzy, to już by coś tu było czuć. A ja nic takiego nie czuję. Tutaj co tu jest? Jakiś płyn? Nie wiem co to jest. Olej? Zobaczymy, czy nie cieknie tył. Nic nie cieknie. Sam go spróbuję odpalić. Please, my like it. Zobaczymy, czy akumulator jest podłączony. Jest, akumulator jest, ale rozładowany. Akumulator będziesz musiał sobie naładować lub ewentualnie kupić. Także tak jak ja patrzę, no to tutaj się nie ma czego przyczepić, jak na razie. Sam musisz przyjechać, musisz się przejechać. Po swojemu posprawdzaj. Ja Ci tylko tak wstępnie sprawdziłem, że jest świeży motocykl. Nie ma żadnych wycieków. Zapalił mi od razu. Co jeszcze? No tutaj akumulator, no to wiadomo, albo trzeba podładować, albo nowy. No i musisz sobie sam sprawdzić. Chłodnicę sprawdziłem. Jest prosta, nie ma wycieków. Napęd w porządku, zawieszenie w porządku. Silnik. No podejrzewam, że jak będziesz chciał, to pewnie rozkręcić będzie można górę i sobie zobaczysz, jak tam wygląda tłok. Nie będzie z tym żadnych problemów. Wydech akcesoryjny, siedzisko akcesoryjne. Fajne. Czy seta Honda. Niski przebieg jaki? Nie wiem, to musisz tam, na pewno gdzieś tam pisze. Sprzęgło bardzo fajnie chodzi. Hamulce są. Tak jak na moje oko, no to warto wam przyjechać i go sprawdzić. To nara, hejos. Honda. Lepsza jak wygląda. 2012, 6000 km przejechane.
elektroniczne to jest licznik motogodzin. A 6000 przebiegu ma. 2012 albo 13, już teraz nie pamiętam. Ja się nie przejechałem, ale Darek się przejedzie. Sprawdzi. Jeszcze sprawdzi go z akumulatora. To już mnie nie będzie, ale to mi potwierdzi. A tam musi przyjść nowy akumulator. No i to wszystko. Masz, chłopie, sprawdzony teraz motocykl. Świeży, dobry stan. Niezużyty. Niegrzebany, niekombinowany. Leci. Ładnie to gada. Czy ceta w czterosuwie. To co lubię najbardziej. Widzu kochany, motor masz przetestowany. Kończę na Racheos.